Witam wszystkich ponownie w Dolinie Lodowego Wichru. Czy wiedzieliście o tym, że niziołki bardzo łatwo dogadują się z innymi rasami? Przez co można znaleźć ich w skupiskach jakichkolwiek społeczności innych ras? No cóż, teraz już wiecie. Idąc dalej... Co my tu mamy? Chyba stąd dochodziły te dźwięki jakichś... trenujących... UNT. Nie wiem, niech Łotrzyk to sprawdzi. Są UNT. Ponadto... pamiętał tą komnatę. Z pewnością. Dobra. Niech się ustawił pod drzwiami wszyscy. Bart śpiewa. Możesz na mnie liczyć. Proste. Dobra. NPK! Co w wolnym tłumaczeniu oznacza... Nie powiem co wam co to oznacza w wolnym tłumaczeniu. O tak, musicie się sami domyśleć. Dobra, tym razem nie skąd się tu wziąłeś? Nie wiem, masz tutaj być. Tym razem kapłan nie zdążył rzucić żadnego czaru. Tam się bardziej podoba. A ta. Złota, trochę do perelków. Tym pomieszczeniem zajmiemy się za chwilę. A, kolejny UNT. Dobra. Taka sama taktyka jak wcześniej. Słucham. Nie mam sobie Nie dziwię się, że Halo! Masz Łotrzyka za plecami. Nigdy nie jest dobrze mieć Łotrzyka za plecami. Zwłaszcza gdy ten Łotrzyk posiadasz tylet albo dwa. I wie jak go wbić w plecy tak, żeby bolało. To śmierdzi pułapką. A może nie? Proca jakaś. I ochrona przed ogniem, dobra. Zaraz się tym zajmiemy. Zrozumiałem. Dobra, proca... zbrać kowana plus 2. To jest plus 4. Nasz Łotrzyk posiada zręczność plus 7, więc... Więc zdecydowanie nie będę nakładał na niego tej zbroi, bo tylko by mu przeszkadzała. Dobra. Sprzedaż pójdzie. Natomiast... proca zręczności plus 3. Chyba kapłan nie ma lepszej pracy. Tak, tylko zwykłą pracę plus 1, więc to mu się przyda. Dobra. Dobra, w dalszym pomieszczeniu... O, patrzcie, dźwignia. Ciekawe, co się stanie, kiedy ją nacisnę. Halo? Musisz rozbroić ten przełącznik, zanim zdeaktywujesz pułapkę. Rozbrojony. Okej. Rozbroiliście ognisto zapalnie, a ta już nigdy nie będzie nikomu zagrażać. Dobra. Nie wiem, kto wymyślił takie pomieszczenie. Wchodzisz i nagle, nie wiem, otacza cię lawa czy coś takiego. Niezbyt przyjemne. Dlatego wszedłem tam tylko jedną postacią. O, i znowu jakieś duże pomieszczenie. Jak zwykle przeczuwam pułapki. Tu nic nie ma. Gotów. Już się robi. Tyle w porządku. Może tu coś jest. Tu jest coś. Zaraz paladyn to zbada. Już się robi. Łódź. Miecz. Sztylet do rzucania. Jakieś rozkazy? No i Łotrzykowi skończyła się niewidzialność znowu. Przebadajmy to.
Kula z witrolem. Ochrona przed kwasem. Powiadasz. Kula z witrolem. Tego nie uda nam się rzucić. Więc nawet nie czytam. Krótki miecz wampiryczny. Wampiryzm. Odbiera 1K4 punktów życia i chwilowo daje atakującemu. Ale ponieważ nie ma żadnych premii do obrażeń ani nic, więc... Nie. Oraz jadowity kieł. Plus 2, plus 2. Powraca do właściciela. To się przyda naszemu młodszykowi. Niziołki dostają bonus do premii rzucanych. Do broni rzucanych. Plus 1 do trafień bodajże i obrażeń, coś takiego. Więc tak. Sztylet do rzucania to coś, co niziołki lubią najbardziej. Dobra, wygląda na to, że to już wszystko w tej świątyni. Dobra, było miło, czas się pożegnać. Wracamy na górę. Gdzie... O, tutaj było zejście. Więc trochę poczekamy sobie, albo wiecie co. Ponieważ i tak mamy odpocząć, więc... kogoś brakuje. Tak. Good job, panie Bardzie. Wszyscy czekają tylko na ciebie. W porządku. Zabierajmy się do roboty. Masz rzucać to. O tak. To nam powinno dodać szybkości. Jakąś fajną muzyczkę tak zapuścić na czekanie. Nie znam jakiejś ciekawej melodii. No przynajmniej nie przypominam sobie. Dobra, jeszcze mamy rzucić przywrócenie na czarodzieja. No tak. Oraz odpocznijmy. Dobra. Małe czarowanie, dobra. Teraz będę mówił, co rzucam. Zbroja maga. Dodaję do KP. Kamienna skóra. Będę rzucał na czarodzieja i na barda. Absorbuje obrażenia. Kapłan rzuci na siebie żelazną skórę. Coś działa jak kamienna skóra, tylko że może być rzucona jedynie na kapłana. Dobra, teraz kamienna skóra na barda. Teraz rzucę sobie magiczny krąg ochronny przed złem, dodaję do KP. Wszystkim dwokoło. Teraz majestat orła na barda i na paladyna. Zwiększy im charyzmę. Teraz bard rzuci zbroję maga na czarodzieja. W międzyczasie kapłan rzuci siłę byka na krasnoluda. To zwiększy jego siłę. Jak już rzuciłeś... Dobra, teraz na paladyna. Majestat orła. Teraz rzucę emocje nadziei. Zwiększa to atak i morale. Potrzebujesz mnie? I zwinność kota na paladyna. To zwiększy jego zwinność trochę. Na końcu rzucę jeszcze ulepszoną niewidzialność na łotrzyka. I to by było tyle mojego buffowania się. Gotów. W międzyczasie. O! Nie masz żadnych pierścieni. Zaraz coś wykombinujemy. Pierścień ochrony przed kwasem. Przed kwasem. Odporności na porażenia. Dobra. Do plecaka. I tak, po pierwsze odporność przed kwasem, na porażenia. Nie, to było pierścień ochrony plus 2. Nic mu nie daje, więc... Jeszcze niech... Pierścień regeneracji. A tu pierścień swobody ruchów. Może niech palady złapie dwa ochrony przed kwasem. Dodatkowo mamy ochronę przed kwasem. Czar, dobra. Może jesteśmy całkiem nieźle chronieni przed kwasem. Powiedzmy. C
Zapewne się zastanawiacie, czemu interesuje mnie ochrona przed kwasem. Otóż powód jest prosty. I niektórym znany. Strażnik świątyni jest z kwasem obeznany. A tym strażnikiem jest... Jest! Parum! Dum bum dum bum dum bum dum 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 dum. Czarny smok! Okej, uciekajmy. To nie może się skończyć dobrze. Uciekać! Bezbłędna teleportacja. O cholera. Zablokował nam paladyna i... Nie wiecie co, to poszło źle. Tego nie było. Mam lepszy pomysł. Przed wezwaniem tego potwora rzucę grupowe przyspieszenie. Łotrzyk ustawi się tutaj. Reszta drużyny ustawi się tutaj, żeby nie zostać zblokowanym przez... Myślę, że mogę. Zobaczę, co da się zrobić. Raz jeszcze raz. Czary mary. Dramatyczna muzyka. Czujecie już ten przepływ adrenaliny? Ja czuję. Dobra, jeszcze raz. Uciekamy wszyscy. Uciekamy pod portal. Przygotujcie się lepiej na bitwę. Zaraz się gdzieś tu teleportuję. Nie wiem, w międzyczasie mam jeszcze parę czarów do rzucenia. Zabierajmy się do roboty. Między innymi tą ochronę przed kwasem. Paladyn niech rzuci błogosławieństwo. Ty możesz rzucić, nie wiem. Na razie przywołujemy sobie parę potworów. Przydadzą się. Chyba smok nas nie goni. Tak. Postanowił, że nie będzie nas gonić. Gdzie on jest? O, tu jest. Halo? No nie, znowu to zrobił. Co za bestia. Uciekaj, paladynie. Dobra. No, dobrze. Wszyscy atakować. Może wiecie co? Cofnijcie się, może uda mu się jakoś wykiwać tą bestię. Okej. Udało mu się. Dobra. Wow, Łotrzyk się przestraszył. Czy mamy może jakąś odporność na strach, czy coś? Mamy na pewno przełamanie strachu. Gdzieś. Tak? Rozumie cię na pół. Nie mam sobie równych. Dobra, to powinno pomóc na strach. Pomóc na strach. W międzyczasie... Przywołam jeszcze parę potworów. A paladyn pada w międzyczasie. Niech się... Wycofaj się. Łotrzyk niech go tam rzuca swoimi czymś. Tak. Załatwione. Załatwię to. Dobra. Co mam zrobić? Tak, twoje rozkazy. Nie chcę marnować jeszcze uzdrowienia. Więc parę czarów. Leczniczych by mu się przydało. Dobra, teraz sobie zaśpiewaj pieśń ochronną. W międzyczasie ty strzelaj cały czas. Zobaczę, co da się zrobić. Czy ty na pewno tym rzucasz?
Rzucanie, dobra. Potrzebujesz mnie? Co tu? Dobra, spróbujemy go załatwić. Palcem śmierci, chociaż to raczej się nie uda. Dobra, paladyn jest gotowy do walki. Może użyć pogromienie zła. Dobra, to się przyda. W międzyczasie zmaksymalizowanego ataki. Ty zatrute ostrze. I napieprzamy ze wszystkiego, co się da. Promień słońca. Może słup ognia pomoże coś. Gotowe. Chyba nie bardzo. Dobra, to oczywiście zawiodło. Pociski Mordekainera. Okej, znowu skupił się na paladynie. Dobra, może większa tarcza Latandera. Może powinna mu pomóc. Stankować te obrażenia. Nie będzie z tym problem. A, złą broń użyłeś, paladynie. Do boju. Dobra. Takie ma średnie rany. Dobra, całkiem źle idzie. Co by tu jeszcze? Co by tu teraz właściwie? Dobra, napieprzamy go z magicznych pocisków. To brzmi jak dobry plan. Myślę, chyba. Sprytnie przerzucił się na krasnoludy. Teraz na kapłana. Pi paladyna. O tak. Tak, świetnie. Większa tarcza Latendera blokuje większość obrażeń. Dalej, magiczne pociski. Nie panikuj, mam zawsze jeszcze uzdrowienie. Dobra, niech kapłan weźmie proce i zacznie go ostrzeliwać. Może parę barbarzyńców przyłączy się do walki, to nie zaszkodzi. Jeszcze co mi tu możemy do niego strzelać? Kościane strzałki. Nie, to raczej dobra, wyładowanie łańcuchowe. Wow. Ten smok wie jak pluć brzydkimi rzeczami. Co tu jeszcze? Przyspieszę krasnoluda. Już nie powiem. Prawdopodobnie zapomniał się przyspieszyć. A, paladyn znowu zdycha. A Bart ucieka w przerażeniu. Lecz się, paladynie, lecz się. Dobra. Gotów. Na skraju śmierci. Szybko, szybko, szybko. Może uda nam się go dobić. Rzuć może tarczę do Tandera. Łykaj, łykaj potki, łykaj potki, łykaj potki. O. No cóż. Się nazywa pech. Potrzebujesz mnie? Wykończ go szybko. To wygląda beznadziejnie. Potrafisz to zrobić? Wykończ go po prostu. Po prostu go weź i wykończ. No co, zdał się mój spryt. To boli. Tak, wiem, że to boli. Ojejku. Dobra, ale padł w końcu. Słyszę. Czy mogę służyć?
Musimy szybko ich powskrzeszać. Za wszelką cenę. Gdyż cały świat się wali. Nie zostało ci dużo czarów. Czy mamy jeszcze jakieś skrzeszenie? Chyba nie. Więc musimy zużyć to zmartwychwstanie, które tu mamy. Na bardę naszego biednego. Jakiś rozkaz załatwiony. Dobra, ale udało nam się go jakoś pokonać. Weźmiesz w końcu to swoje rzeczy, czy nie? To nie będzie trudne. Coś mi mówi, że powinienem stąd znikać to bardzo szybko, ale muszę jeszcze najpierw się wyposażyć. Przecież nie zostawię tutaj wszystkich moich rzeczy. Weźmiesz te swoje rzeczy, czy nie? Nie mam to nie. Tak jakby nie dało się tam wejść. Tak, szut. Najlepszy, oczywiście. No przecież nie zostaję wszystkich moich rzeczy tutaj. Czego? Zrozumiałem. Ech, coś się naprawdę źle zbagowało. Dobra, wiecie co, ja to powtórzę jeszcze raz tą walkę. Mam nadzieję, że z lepszym skutkiem. I co, dziękuję wszystkim za uwagę. To była walka ze strażnikiem. W następnym odcinku również będzie się działo. Dziękuję za uwagę i na razie.